specyficznych warunkach pogodowych, kiedy jest dużo chmur, tak jak dzisiaj, takich strzępiastych, to tego budynku w ogóle nie widać. Oczywiście to jest bolesny, czy kto chce budować, gdzie był wielki synagoga. Ale naprawdę, czy było przekleństwo, czy był jeden rabin z Paryżu, który anulował przekleństwo. Legenda, bardziej bajka. Plac Bankowy to jeden z największych węzłów komunikacyjnych miasta, przez który codziennie przewijają się dziesiątki tysięcy warszawiaków oraz tysiące aut. Tutaj także w starych gmachach ulokowały się władze stolicy. My jednak opowiemy dzisiaj o innej części placu. Przedstawimy Państwu historię błękitnego wieżowca. XIX-wieczna Warszawa to miasto zróżnicowane etnicznie. Oprócz sporej mniejszości rosyjskiej, która służyła w carskiej administracji i wojsku, w stolicy królestwa mieszkało kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Na ulicach oprócz polskiego oraz obowiązującego oficjalnie języka rosyjskiego najczęściej można było usłyszeć ludzi mówiących jidysz. Przed 300 laty hrabia Eustachy Potocki założył prywatne miasteczko tłumackie. Miasteczko, które miało własny rynek, sieć uliczek, no i oczywiście swoich mieszczan. W końcu XVIII wieku majętność tę nabył Karol Schulz, bankier, który przebudował Tłumackie. Po konstytucji 3 maja Tłumackie zostało przyłączone do Warszawy, bo wtedy zlikwidowano wszystkie jurydyki, czyli owe właśnie prywatne miasteczka. Tak więc Tłumackie stało się placem miejskim. W XIX wieku przybywały tu kolejne kamienice, kolejne elementy zabudowy. Z tych czasów ocalała kamienica pod dzisiejszym adresem Alei Solidarności 75, jak również o 100 lat młodszy gmach Żydowskiego Instytutu Historycznego, który wybudowany w 1930 roku pełnił funkcję biblioteki judaistycznej. W XIX i XX wieku na ziemiach polskich żyło prawie 4/5 wszystkich Żydów na świecie. Jednym z największych skupisk tej ludności w Polsce była Warszawa. Ulica Nalewki stanowiła centrum dzielnicy żydowskiej, w której mieszkało ponad 80 tysięcy mieszkańców. Była to w większości biedota, egzystująca w tanich, czynszowych kamienicach. Była to najbardziej demograficznie zmieniająca się populacja miasta, potrzebująca nowych miejsc kultu. Tutaj były to ortodoksyjna ludność żydowska, przeważająca, ale już w połowie XIX wieku wykształciła się dość duża grupa tak zwanych Żydów asymilowanych, czyli postępowych, i oni chcieli już mieć swoją własną synagogę. I wtedy zakupiono tutaj ziemię. Komitet Wielkiej Synagogi na Tłumackiej wybrał architekta Leandro Marconiego i według jego projektu wybudowano tę synagogę. 1878 rok był gotowy budynek. To była wielka synagoga na 2200 miejsc, z tego 1150 to było dla mężczyzn, drugie 1000 dla kobiet. Gmach ten, a właściwie to, co się w nim odbywało, stało się bardzo sławne w całej Warszawie. Były tam piękne koncerty, koncerty pieśni śpiewane przez kantorów światowej sławy. Wielka synagoga na Tłumackiem w okresie międzywojennym miała już taką gruntowaną pozycję w Warszawie. Była to oczywiście największa z istniejących wtedy synagog, a było ich bardzo wiele. Wiemy, że w latach 20. było ponad 400 zarejestrowanych synagog i domów modlitwy. Ale tylko ta synagoga była fotografowana, była na pocztówkach. Wielka synagoga była perełką architektury przedwojennej Warszawy. Zachwyt budziło nie tylko wykończenie świątyni, ale także nietypowe wejście, jak na synagogę, po schodach w górę oraz wielkość budynku.
W sąsiedztwie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem stał budynek telegrafu. Jedyną ocalałą budowlą z przeszłości w tym rejonie jest Gruba Kaśka. Studnia stojąca kiedyś po środku rynku, a dzisiaj zdobiąca przystanek tramwajowy. Plac Bankowy także zmienił swój kształt oraz charakter. Gdybyśmy stanęli w tym miejscu przed 80 laty, w ogóle nie ujrzelibyśmy Placu Bankowego. Był on bowiem znacznie mniejszy niż dziś, miał kształt trójkąta i nie dochodził do ulicy Leszno, czyli do dzisiejszej Alei Solidarności. Plac z ulicą łączyła maleńka, wąziutka przecznica, zwana ulicą Rymarską. Plac powstał na początku lat 20. XIX wieku, obudowany pałacami rządowymi. Stanęły one w zachodniej pierzei placu, trzy kolejne pałace przebudowano bądź wzniesiono od podstaw jako siedziby Komisji Skarbu, mieszkanie dyrektora skarbu oraz giełdę i Bank Polski. Narożnik trójkątnego placu od strony senatorskiej został wypełniony fontanną. Fontanną, która stoi dziś przed kinem Muranów. To najbardziej wędrująca fontanna w Warszawie, jako że po jej zbudowaniu w latach 60. XIX wieku znajdowała się ona na krakowskim Przedmieściu, w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik Mickiewicza. Po zbudowaniu pomnika w roku 1898 przewędrowała na Plac Bankowy, a po II wojnie światowej jeszcze raz została przeniesiona na obecne miejsce. Plac był bardzo kameralny, bardzo różnił się od dzisiejszego. Miał rzeczywiście charakter placu, a nie jak dziś parkingu i arterii przelotowej. Jego środek zajmował piękny skwer. Obudowa była wielkomiejska, zupełnie inna niż dziś. Obecny plac przypomina ten przedwojenny wyłącznie w pierzei zachodniej, bo tylko ta zachowała właśnie te przedwojenne pałace. Z historią Wielkiej Bożnicy wiąże się Złota Księga, gdzie zapisano m.in. najważniejszych gości, którzy odwiedzili świątynię. My pokazujemy ją Państwu po raz pierwszy. Dokument ten nigdzie wcześniej nie był publikowany, chociaż odnaleziono go już w roku 1966. Księga mimo licznych ubytków i zniszczeń szczęśliwie przetrwała wojenną zawieruchę. W czasie kampanii wrześniowej Wielka Synagoga na Tłomackiem również została zniszczona. Jednak dużo gorzej od niej wyglądała okolica, co dokładnie widać na tym filmie z 1942 roku. Po kilku miesiącach okupacji hitlerowcy rozpoczęli plan eksterminacji ludności żydowskiej w Warszawie. Powstało getto. Synagoga w listopadzie 1940 roku znalazła się w getcie. Ale już wcześniej był zakaz niemiecki, żeby robić zgromadzenia, czyli nie mogły się odbywać nabożeństwa w tych synagogach, tak zarówno na Żyka, jak i Wielkiej Synagodze na Tłomackiej. I dopiero zmieniło się to. Przez pewien czas Niemcy zezwolili. I dopiero wtedy Adam Czerniaków, który był przewodniczącym gminy żydowskiej, mógł tam wejść i zapisał w swoim dzienniku, że próbował chociaż trochę naprawić szkody, które właśnie powstały tam wskutek bombardowania. No, bardzo dramatycznie opisywał, jak to kopuła jest częściowo zniszczona. I wtedy ta synagoga pełniła też miejsce kultu, ale było to tylko pół roku. Na terenie getta warszawskiego skupiono prawie 500 000 osób. Synagoga oraz przylegający do niej gmach Biblioteki Judaistycznej stała się miejscem tymczasowego lokowania zwożonych Żydów z terenu III Rzeszy. Na tym filmie widzimy Żydów z Magdeburga, którzy czekają na transport do Treblinki. W 1942 roku po zmniejszeniu obszaru getta synagoga znalazła się poza jego obszarem. Ze względu na dużą powierzchnię budynku hitlerowcy urządzili w niej magazyn mebli i zrabowanego mienia żydowskiego. Tak było do czasu powstania w getcie. Trop uznał, że skończył wojnę z Żydami w czasie powstania w getcie warszawskim jako znak swojego zwycięstwa. 16 maja przybył tutaj o 20 i z okrzykiem Heil Hitler wysadził w powietrze tą wielką synagogę.
mimo to wszystko, które hitlerowcy starali robić, sowieckie starali robić, jesteśmy małe dzisiaj i nie będzie tak dużo, jak było, ale my jesteśmy integralną część życia warszawskiego. W 1945 roku rejon obecnego Placu Bankowego przypominał bardziej krajobraz księżycowy, aniżeli miasto w środku Europy. Większość budynków w tym rejonie zostało wysadzonych w czasie powstania w getcie. Zniszczenia dopełniły walki toczone tutaj w 1944 roku. Przed budowniczymi nowej stolicy czekało prawdziwe wyzwanie. Muranów powojenny tak naprawdę powstawał na deskach kreślarskich jeszcze w czasie wojny. Awangardowi architekci warszawscy marzyli przez lata o tym, żeby mogli zrealizować swoje wizje planistyczne, czyli szerokie ulice, dużo światła, przestrzeni. Pierwszym projektem powojennym był projekt tak zwanych warszawskich tygrysów. To była trójka architektów, która też projektowała Dom Partii. I na tym projekcie w dużej mierze wzorował się twórca tego, co widzimy tutaj wokół, czyli Muranowa Południowego, Bohdan Lachert, też przedwojenny modernista. On miał jeszcze jeden pomysł, mianowicie dobudował do tego ideologię. Stwierdził, że chce zbudować tutaj osiedle pomnik, jak to mówił, czyli osiedle miało być zbudowane na getcie i z getta, i to w sensie dosłownym, ponieważ cegły, które posłużyły do budowy tych domów, były wyrabiane na miejscu właśnie z kawałków starych, znalezionych tutaj cegieł z przemielonego gruzu. Tak samo część tych budynków stoi jeszcze na przedwojennych piwnicach kamienic gettowych, dawnych muranowskich. Budowa socrealistycznego Muranowa trwała do lat 50. W 1951 roku władze stolicy zmieniły nazwę placu z Bankowego na Plac Dzierżyńskiego. Pojawił się także pomnik Krwawego Feliksa. Mimo nowego patrona dla warszawiaków plac nadal pozostał Bankowym, dzisiaj osnutym wspomnieniami młodości. Stoimy na placu, który w latach mojej młodości nazywał się Placem Feliksa Dzierżyńskiego, wielkiego zbrodniarza komunistycznego. Tutaj stał jego pomnik, teraz widzimy pomnik wielkiego wieszcza. Nie wiem, czy to dla niego jest zaszczyt stać w tym samym miejscu, gdzie stał wielki zbrodniarz komunistyczny. Tutaj mamy piękną architekturę Corraziego, gdzie pracuje nasza pani prezydent. Po drugiej stronie widzimy piękny budynek komunistyczny. W głębi cudowny, błękitny wieżowiec, który przez lata straszył jak resztka pozostałości po Hiroshimie. Pamiętam, że to trwało to ponad 20 lat grubo. Zgadza się. Teren po Wielkiej Synagodze został dosyć szybko uprzątnięty. Do budynku dawnej biblioteki judaistycznej wprowadził się nowy właściciel, Żydowski Instytut Historyczny, który funkcjonuje tutaj do dnia dzisiejszego. Pierwsze koncepcje zagospodarowania wolnego placu pojawiły się już w latach 50. W miejscu Wielkiej Synagogi planowano postawienie wieżowca. Kilkakrotnie rozpoczynano jego budowę, jednak do lat 70. bez sukcesu. A kiedy wreszcie się udało, budowa nowego drapacza chmur ciągnęła się długo i straszyła przez lata mieszkańców Warszawy. W czasach mojego dzieciństwa stał wiecznie żywy płot budowy błękitnego wieżowca, który jeszcze się wówczas chyba w ogóle nie miał nazywać błękitnym wieżowcem, ale ruiny po synagodze i płot budowlany. Słyszałam oczywiście o klątwie rabina. Ale myślę, że ja wtedy, jak to się budowało, byłam w tym wieku, że mnie za bardzo to nie interesowało, czy to powstanie, czy nie powstanie. Budowa wieżowca w miejscu Wielkiej Synagogi ciągnęła się bardzo długo, nawet jak na warunki panujące w PRL-u. Ostatecznie po wielu zmianach projektu około roku 76 wzniesiono stalowy szkielet budynku, który obłożono złocistymi blachami. Pod koniec dekady Gierka inwestycja kolejny raz stanęła, a szkielet budynku powoli rdzewiał. A wszystko to podobno przez klątwę rabinu wrzuconą jeszcze w czasie II wojny światowej. Pamiętam, kiedy ja byłem tutaj w Warszawie pierwszy raz. To był 1973 rok. To jest dawno temu.
Pamiętam, kiedy ja stawałem w Rzychu, w Żydowski Instytut Historyczny, i obok tu był taki budynek, taki fundament, trochę taki ruler metalowy, ale nie był budynek, nikt. Ja pamiętam w tym tam czasie, że ja słyszałem, że tutaj jest przekleństwo. Tutaj był wielki synagodzy. Nie mogę buduje tutaj. Przyszli do mnie, jako do przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, z prośbą, to był prezydent Bolesławski, czy nie można byłoby coś zrobić. Istnieje taki zwyczaj, że można, powiedzmy sobie, odświęcić. I wtedy ja pomyślałem sobie, że należy znaleźć najbardziej radykalny odlam, który po nim już nikt nie będzie protestował. Oni są w Brooklynie i rozmawiałem z nimi przez cały czas prosząc. Przyjechała cała grupa tutaj, oglądała to wszystko. Nie za bardzo byli przekonani, że to trzeba zrobić. I po długich, długich targach, nie w sensie finansowym absolutnie, nie, to doszliśmy do wniosku, że tak. Przyjechali tutaj, 3 dni odbywały się te modły, chodzili tutaj po nocach i odprawiali, żeby odświęcić to miejsce, żeby stało się to miejsce po hebrajsku pusl, to znaczy odczynione. Modły odprawiane przez ortodoksyjnych Żydów spowodowały kolejne rozpoczęcie prac. I rzeczywiście w połowie lat 80. budowa ruszyła z impetem. Dokończenia prac podjęła się jugosłowiańska firma. Złociste blachy zamieniono na srebrzyste, które odbijają barwę nieba. Rozbudowano także podium budynku nawiązujące kształtem do wcześniejszej synagogi. W czasie budowy nie obyło się jednak bez niespodzianek. Zaczęto budowę, jugosłowianie to budowali. I ze złota to miało być, postawili całość i całość tego wieżowca się pochyliła. Pochyliła, no i wtedy architekci powiedzieli, że jeszcze troszeczkę i ona się rozsypie. Wtedy wezwałem tych z Nowego Jorku, przejechali dalej. Zrobili i odświęcili to sześcioteńko, no i teraz mamy śliczną budowlę. Drugie odświęcanie miejsca po synagodze i placu budowy powiodło się. Jugosłowiańscy inżynierowie zmodyfikowali plany wieżowca i w roku 1991 oddano budynek do użytku. Błękitny liczy sobie 120 metrów wysokości i ma 28 pięter. Jest doskonale widoczny nawet z odległych miejsc w Warszawie. Na parterze znajduje się część handlowo-usługowa, natomiast na pozostałych kondygnacjach mieszczą się biura i urzędy. Swoją obecną nazwę wieżowiec zawdzięcza zewnętrznej elewacji, która przyciąga uwagę przechodniów. Nazwa Błękitny Wieżowiec pochodzi od elewacji. I ta elewacja, która są to szyby metalizowane, nazywane fachowo spandrelami, bo są termoizolacyjne. Jest cała elewacja szklana, w związku z tym musimy odbijać słońce. I stąd powstaje ten efekt odbicia od nieba i metalizowana szyba i daje to razem podkolorowanie szyby, odbicie, kolor niebieski. W latach 90. wrócono do przedwojennej nazwy placu. Zniknął także znienawidzony Dzierżyński, którego zastąpiono słowackim. Okolice wieżowca także powoli zmieniały się. Przybywało nowoczesnych sklepów, wybudowano w końcu metro. Jedynym miejscem wokół Błękitnego, które od dziesięcioleci nie zmieniło klimatu, jest stojący nieopodal bar kawowy, żywcem przeniesiony z lat 70. Lokal wciąż cieszy się wielką popularnością, nie tylko wśród mieszkańców stolicy. Odstawiam na bok te wszystkie lyche sprawy. Zarzucam kurtkę i śródmieście Warszawy. Witam mnie, choć mało czasu, zawsze coś znajdę, by z koleżkami ruszyć na lokalną knajpę. Lubię tu przychodzić studenci. Stałych konsumentów mamy bardzo dużo. Przychodził także profesor Jerzy Tchórzewski. Przychodzili aktorzy. Kręcony był teledysk Poczekalnia dusz.
To poczekalnia, gdzie wchodzisz, by zabić czas. Byli Polacy przebywający w Niemczech i tam obejrzeli teledysk Poczekalnie dusz i bardzo się ucieszyli, że to w tym barze, do którego przed laty przychodzili. Wrócili i nam opowiedzieli, że bardzo się cieszą, że to tu, że ten bar istnieje. Pan Edward Krasiński akurat zrobił sobie tu wystawę chyba pożegnalną, zaprosił w telewizję, zaprosił swoich przyjaciół, zaprosił po prostu na pierogi i bardzo, bardzo był zadowolony. Nawet ludzie, którzy wracają po latach z zagranicy, po 20 latach przychodzą, odwiedzają i cieszą się, że bar jest. Błękitny wieżowiec oprócz swojej niezmiernie ciekawej historii i interesującej architektury to także jeden z najwspanialszych punktów widokowych stolicy. To stąd można podziwiać panoramę warszawskiego City. Zresztą zobaczcie Państwo sami.